Pomysł na maraton wziął się z tego, że w swoim czasie nie byłem tylko organizatorem, ale się ścigałem. Jeździłem na takie wyścigi w innych częściach Polski. I w którymś momencie po prostu pomyśleliśmy, że mamy piękne tereny. Chcielibyśmy nie jeździć daleko, tylko ścigać się u siebie. I w 2009 roku zorganizowaliśmy w pierwszym sezonie 4 wyścigi. Nasz pierwszy wyścig odbył się w Krynkach. No i tak to się właściwie zaczęło. Także w tej chwili trwa 9 sezon maratonów. Dzisiejszy wyścig jest 93 w naszej historii. To są imprezy rowerowe dla wszystkich. Zarówno dla dzieci, jak i weteranów. Mamy nawet kategorię dla zawodników powyżej lat 70. I też zarówno dla zawodników trenujących kolarstwo, jak i takich, którzy traktują to jako tylko hobby czy relaks. Głównie to są mieszkańcy naszego województwa, natomiast gdyby spojrzeć na listę, to co najmniej połowa zawodników przyjechała z Litwy, Białorusi, Rosji, a także z innych województw, z lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego. Jest to fantastyczny sposób na to, żeby zregenerować siły po wszystkich domowych obowiązkach pracy. Fantastyczny sposób na wspólną pasję, ponieważ uprawiamy kolarstwo razem z małżonkiem, który właśnie tutaj się gdzieś rozgrzewa. Jest to świetny sposób na życie. Trochę było ciężko. Jechać przez bagna i przez górki. A fajnie było, jak było jeżdżenie rowerami. Myślę, że każdy może wziąć udział, bo to jest od profesjonalistów do osób, które się ścigają tak amatorsko na zawodach i każdy znajdzie coś dla siebie. O ile pamiętam, to już 5. raz. Jesteśmy tutaj. Ciekawa trasa, jest to jeden z takich lubianych wyścigów. Natomiast ogólnie myślę, nie ma naszych wyścigów nieciekawych, bo też staramy się, żeby wszystkie wyścigi odbywały się w miejscach ciekawych turystycznie, krajobrazowo. Także dzisiejszy wyścig ma taką nazwę w Dolinie Rzeki na skraju Puszczy i to ma swoje odbicie na trasie. Pierwsze 7 km zawodnicy jadą wzdłuż rzeki Supraśl, z tym, że nie główną drogą, tylko drogami polnymi. W Studziankach przekraczamy, czy wjeżdżamy do Puszczy Knyszyńskiej i dalsza część rundy jest, można powiedzieć, leśna, gdzie jest więcej przewyższeń, więcej górek. Mamy też ciekawe miejsca przyrodnicze, na przykład przejeżdżamy obok olbrzymiej tamy bobrów, czy też źródlisk, które są o tyle niesamowite, że nie są w dolinie, tylko żeby je obejrzeć, to trzeba trochę się wspiąć, czyli podjechać pod górę. W tym roku w kalendarzu mamy 15 imprez, od Chełma na Lubelszczyźnie po Gołdap. Dwie imprezy mamy poza granicami Polski, w Sopoćkiniach na Białorusi oraz w Niemęczynie na Wileńszczyźnie. Większość imprez odbywa się w województwie podlaskim, jako że jesteśmy z Białegostoku. Kolejny wyścig będzie właśnie w Niemęczynie, na Wileńszczyźnie, a tutaj w pobliżu Białegostoku spotkamy się 28 maja w Knyszynie.